Dzisiaj opowiem Wam o pewnej akcji, której pomysłodawczynią jest Olga Luterek, autorka bloga Napisawszy oraz członkini grupy 365 dni w spódnicy. Akcja, o której będę dzisiaj mówić, nazywa się Podaj adres lub Podaj address. Polega ona na tym, że w grupie zrzeszana jest ilość około 100 osób, 100 kobiet, którym będzie przekazywana paczka, w której znajduje się sukienka, zeszyt, czyli tak zwany sukiennik, gdzie będziemy wpisywać swoje wspomnienia, swoje refleksje dotyczące naszego stylu, dotyczące tego, co zmieniło noszenie spódnic i sukienek w naszym życiu oraz drobne upominki. Oczywiście jest to dobrowolne, ale można przekazać coś kolejnej uczestniczce, której będzie przekazywana paczka. I tutaj szapoba dla Olgi, która przygotowała genialną rozpiskę. Nie wiem, jak logistycznie udało jej się w ogóle tego dokonać, bo jest to naprawdę nie lada wyzwanie. Tego, jaka będzie przebiegała kolejność i która dziewczyna kiedy dostanie paczkę, ponieważ paczka poszła w świat z sukienką 2 listopada, z tego co można przeczytać na blogu Olgi. Zawiera ona sukienkę, która jest zupełnie uniwersalna i pasuje na każdy rozmiar. Jest to mała granatowa i do mnie na Śląsk trafiła 2 dni temu od Danusi, której serdecznie dziękuję za jej przekazanie. Chciałabym Wam pokazać mały unboxing tej paczki i to, jaka jest jej zawartość. Wygląda ona tak z daleka, zaraz będę Wam pokazywać, co jest w środku i z bliska. Ja jej jeszcze nie otwierałam, więc też nie mam pojęcia. Tak, więc teraz postaram się Wam pokazać, co jest w środku tej paczki. Zapraszam. No dobrze, to teraz tak, paczka została otwarta. Tadam! Ojejku, jakie piękne prezenty! O, nie mogę się doczekać, ja akurat jestem miłośniczką słodkości, więc jeju, czekolada, to takie miłe. Nie wiem, co to jest. Ciekawe. Jest sukienka pięknie zapakowana we wstążeczkę. Super. Dziękuję Danusi za piękne prezenty, bo to jest naprawdę niezwykle miły gest. Dostać paczkę i, no nie wiem, tak naprawdę nie spodziewając się niczego poza sukienką, która już sama w sobie jest ogromnym prezentem, ale móc jeszcze dostać jakieś takie upominki, to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, także dziękuję. O mamo, a teraz pod sukienką, która jest tutaj, już myślałam, że to koniec, a tu jeszcze znajdują się inne rzeczy i jest piękny notes, o którym Wam wspominałam, jest sukiennik. Nie no, coś pięknego. Po prostu coś pięknego. Ja miałam to szczęście, ten zaszczyt, że Danusia, która była osobą w posiadaniu paczki przede mną, jest utalentowana artystycznie, więc tutaj można zobaczyć jej dzieło i to jest naprawdę niesamowite. Matko, popatrzcie, jakie to piękne, przepiękna kartka i tutaj na tej kartce jest napisane, że tu jest ręcznie robiona przez Danusię bransoletka, więc nie mogę się doczekać, zaraz Wam ją pokażę. Wow, popatrzcie, jakie cudo. Wierzyć mi się nie chce, że ktoś może robić takie piękności samemu, dlatego że ja jestem totalnym beztalenciem, więc dla mnie to jest po prostu niesamowite. Popatrzcie, jakie cuda. Nie wiem, co powiedzieć, jestem ogromnie wdzięczna i jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, także bardzo dziękuję. Naprawdę brak mi słów. A tak wygląda piękny sukiennik i nie chcę Wam pokazywać zawartości, bo to jest dość intymne, natomiast pokazuję Wam, że jest to dość gruba księga. To nie jest jakiś taki mały, cienki zeszyt. Tak wygląda moja stylizacja sukienki. Może pokażę Wam jeszcze na dole. Mam czerwone tibary. Ta sukienka jest sukienką z Reserved, bo już sobie sprawdziłam metkę, bo jestem z natury bardzo ciekawska. I popatrzcie, założyłam sobie przepiękną bransoletkę Danusi. Tutaj mam bransoletkę, którą dostałam od chłopaka. A paczka jest z Orseja, pasek z second handu, buty z Deichmanna. A torebka nie ma metki, ale też jestem pewna, że jest z jakiejś sieciówki. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Użyłam swojego ulubionego koloru, ponieważ kocham kolor czerwony i postanowiłam go tak dograć z granatem. Myślę, że pasuje całkiem dobrze. Chcemy teraz zobaczyć w ciut innej osłonie. Mam na sobie tę osławioną sukienkę. I chciałam Wam teraz opowiedzieć kilka ciekawostek związanych z tą akcją. Po pierwsze, akcja została stworzona na podstawie Stowarzyszenia Wędrujących Jeansów. My mamy swoje Stowarzyszenie Wędrującej Sukienki.
Po drugie, w sukienniku, czyli w tym notesie, w którym umieszczamy swoje spostrzeżenia związane z tą akcją, można przeczytać, gdzie poszczególne osoby zabrały tę sukienkę ze sobą. Niektóre uczestniczki były studentkami, więc wzięły ją na uczelnię, niektóre były z nią w pracy, a niektóre zabrały ją w podróż i sukienka trafiła do Izraela, Rzymu, Londynu, a także w polskie góry. Jedna z uczestniczek była w 30 tygodniu ciąży, kiedy miała tę sukienkę na sobie i to jest dowód na to, że ta sukienka naprawdę pasuje do każdej firmy. I tym akcentem chciałabym zakończyć ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że sukienka też skradła Wasze serce. Bo powiem szczerze, ten krój jest bardzo nietypowy i kiedy widziałam go na zdjęciach, to myślałam, że nie do końca będzie mi pasował, ale myślę, że dodatkami można tak wiele zmienić i tyle ugrać, że mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!